Nauczanie domowe, poniedziałek 14 tydzień zwykły, Psalm 145, wersety od 2 do 9. Tytuł Pokolenie Pokoleniu. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzień wielkiej chwały a wielkość jego niezgłębiona pokolenie po pokoleniu głosi twoje dzieła i zwiastuje twe potężne czyny głoszą wspaniałą chwałę twego majestatu i rozpowiadają twoje cuda mówią o potędze twoich dzieł straszliwych i głoszą wielkość twoją przekazują pamięć o wielkiej twej dobroci i cieszą się Twą sprawiedliwością Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła. To stwierdzenie jest opisem przekazu historii. To stwierdzenie jest pokazaniem, że o Bogu mówią starsi młodszym. Jest to zatem zarówno ten przekaz wiary w rodzinie, jak i przekaz wiary w formie katechezy, kiedy starsze pokolenie młodszemu uświadamia, pokazuje, jak Bóg działa i działał w historii. Z tym wiążą się zatem takie trzy podstawowe elementy. Po pierwsze, znajomość historii. To ważne, abyśmy rozumieli siebie, rozumieli swoją kulturę, rozumieli swoją przeszłość, rozumieli przodków. Istotne, abyśmy tę historię w ogóle jako historię znali. I w tej znajomości zawiera się również prawda o tym, iż Powinniśmy znać historię zbawienia. I to ten drugi element. Szczególny sposób odczytywania wydarzeń. W tym odczytywaniu akcent położony jest na Boże działanie. I w związku z tym następujące zmiany w świecie. Zwykle w historii mówimy o władcach, o królach, o bitwach, o układach, o wprowadzanych reformach i to rzeczywiście są punkty odniesienia pozwalające dzieje w jakiś sposób objąć i opisać. Tutaj chcemy popatrzeć, jak Bóg Rozwija nas. W jaki sposób Bóg daje nam doświadczenie tego, że się coraz bardziej objawia, pokazuje. Prosty przykład tematu złożenia ofiary. Do Abrahama ludzkość składała ofiary z ludzi. Od Abrahama, któremu Bóg pokazał, nie należy tak czcić Boga. Składane były w ofierze zwierzęta do Jezusa. W momencie pojawienia się Jezusa na ziemi, On złożył jedną doskonałą ofiarę i tę ofiarę uobecniamy. Nie składamy już na ofiarę zwierząt. Widzimy zmianę, widzimy zmianę spowodowaną Bożą ingerencją, powołanie Abrahama, wcielenie Syna Bożego i konkretne zmiany. Składanie ludzi do Abrahama, składanie zwierząt do Jezusa i dzisiaj uobecnianie Jezusowej ofiary w Eucharystii. Wyraźna zmiana, wyraźny postęp, wyraźne, coraz większe rozumienie działania Boga w naszych czasach. To powoduje, że nie przykładamy swojej miary do dawnych czasów. Była inna świadomość, inne pojęcie itd. To jest przykład, przykład, który powoduje, że mamy mieć na uwadze szczególny sposób rozumienia historii. Boży rozwój dzięki przyjęciu Bożych interwencji przez człowieka, przez lud Boży, przez ludzkość. I w końcu trzecia sprawa, trzeci punkt, to jest przekaz wiary w rodzinie. Przy znajomości historii, przy rozumieniu historii właśnie w takim znaczeniu jako historii zbawienia, historii objawiania się Boga, następuje przekaz wiary w rodzinie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na cztery elementy. Po pierwsze, rozmowa o Bogu. Rodzice czy dziadkowie powinni umieć rozmawiać o Bogu. I historia się do tego doskonale nadaje, ponieważ możemy poczytać o tym czytając ewangelię, czytając historię biblijną, opowiadając historię biblijną, opowiadając historię kościoła, to są te elementy, na których możemy się oprzeć przy takiej prostej rozmowie, mówieniu, które już zawiera rodzaj wiedzy, wiedzy minionych wydarzeń, które znamy i potrafimy zinterpretować, potrafimy opowiedzieć dzieciom i nawet jeśli nie mamy jakiejś takiej szerokiej perspektywy historii zbawienia, to przecież poszczególne wydarzenia łatwo nam przekazać, bo dzieci chętnie słuchają, chętnie identyfikują się z bohaterami, którzy przeżywają różnego rodzaju wydarzenia, które my z kolei możemy interpretować dla swojego życia. Po drugie, czytanie Ewangelii. Samo czytanie jest przekazem wiary, jest przekazem historii, którą pisze Bóg. Słów Boga, które wpłynęły na dzieje świata i na naszą historię, i na nasze dzieje. Po trzecie, opowiadanie o świętych. W nich skupiło się współdziałanie Boga w danym punkcie historii, w danym momencie. Dzięki temu możemy mówić o męczennikach, o czasie męczenników starożytnych o gotowości oddania życia za wiarę i przenosząc to na dzisiaj, również dziś jest czas męczenników, bo oddaje życie za Jezusa więcej osób niż w starożytności. I to trzeba mieć tę świadomość, że pokazując historię, też odnosimy się do dzisiejszych czasów i pokazując świętych, pokazujemy różne typy pobożności, godliwości i realizacji Bożego Słowa. Są przecież tacy, którzy w heroiczny sposób głosili Ewangelię, byli misjonarzami, ewangelizatorami, ewangelizując Chiny, Japonię, Amerykę. Amerykę to są wydarzenia i osoby, o których warto powiedzieć, są święci władcy, są święci duchowni. Są święci pustelnicy, siostry zakonne, rodziny, choćby wspomnieć o beatyfikowanej rodzinie Ulmów. Opowieść o świętych jest pokazaniem, co Bóg robił w danym czasie historii i jak konkretni ludzie odpowiadali na to Boże Słowo. I w końcu ostatni element to świadectwo samych rodziców, świadectwo o mnie, o tym jak Bóg działa w mojej historii, w moim świecie, w moich zmaganiach. Jeśli rodzice rozmawiają o Bogu, czytają z młodym pokoleniem Ewangelię, opowiadają o świętych i składają świadectwo swojego życia, naprawdę wówczas ci rodzice przekazują pamięć o wielkich. Dziełach Boga o wielkiej Bożej dobroci, jak mówi psalm. Bądź takim rodzicem, bądź takim dziadkiem, i niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, ojciec, syn i duch święty.